Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, Sławomir Ziemiński. Jesteśmy dzisiaj tutaj i na wręczaniu nagród Bursztynowego Mieczyka imienia świętej pamięci Macieja Płaszyńskiego. A tak się złożyło, że jest tutaj obecna jego żona. Może pani powie, jak pani to odczuwa, te wręczania tych nagród i tą uroczystość? No, uroczystość jest dla mnie bardzo miła. Towarzyszą jej wspomnienia również, ponieważ małżonek był pomysłodawcą tej nagrody bursztynowych mieczyków. Gdy był wojewodą, to z takim pomysłem wystąpił i od tego czasu, już 23 lata, ta nagroda jest wręczana organizacją pozarządowym. Teraz nagroda ta nosi jego imię, tym bardziej jest mi miło. Jest również wspaniale obserwować ludzi, którzy chcą działać na rzecz wspólnot, na rzecz innych ludzi. I takim ludziom oczywiście należy się nagroda imienia Macieja Płażyńskiego. Tak, pani wręczała tą nagrodę. I czy to przez 23 lata, jak długo pani już wręcza tę nagrodę? Bo przedtem, rozumiem, włączał pani świętej pamięci mąż. No, nagrodę wręczam kilka lat, od kilku lat. I ma pani satysfakcję, że może pani dzisiaj jakby kontynuować dzieło męża? No może nie dzieło, tylko przypominać o tym, co on dokonał tutaj dla mieszkańców Gdańska i całego Pomorza. Całej Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński, dla was z Europejskiego Centrum Solidarności.